Podsumowanie naszej rozmowy z 23 czerwca 2015 roku. Oddaję panu głos. Więc ponieważ moje wywiady zarówno w dniu dzisiejszym, jak i poprzednim razem trochę były chaotyczne, więc próbuję pewne rzeczy jeszcze uzupełnić. Mam pytanie. Dlaczego w naszym dzienniku od obecnego roku usunięto felietony Marii Jackowskiego, Marka Czachorowskiego, Frąckowiaka po śmierci jego ojca Szaniawskiego, redaktora Resztyńskiego i redaktora Stanisława Michalkiewicza? Mam tu pytanie do redaktora Resztyńskiego. Ukazał się jego felieton z okazji, nie pamiętaj której rocznicy, 11 listopada, że problem ciągłości z drugą RP powróci. Mamy dzisiaj okazję przypomnieć problem braku ciągłości z drugą RP. Panie redaktorze Roszczyński, pan kiedyś taki felieton napisał z okazji 11 listopada, a tu jeszcze panu dopowiem, że święto 11 listopada zostało oficjalnie uchwalone przez Sejm w drugą rocznicę Konstytucji z 1935 roku. Czekam na jakąś odpowiedź. Następnie głosi się, że w 1945 roku rząd warszawski, do którego jako wicepremier wchodził Mikołajczyk, z jego inicjatywy odebrano obywatelstwo polskie polskim generałom i oficerom, którzy pozostali na zachodzie z polskich sił zbrojnych na zachodzie. Nie są oficerami. Więc co nielegalne władze mogą odbierać? Przecież w 1945 roku był uznawany przez Watykan i inne państwa władze drugiej RP na Kosy. Tamte, więc mówienie o odebraniu polskiego obywatelstwa przez władze warszawskie chyba to jest jakimś nieporozumieniem. Teraz dalej. Oburzające. Przypominam również, że nim wyszedł pisze pierwsze numery naszego dziennika, były audycje w Radiu Maria pod tytułem Wokół Masonerii. Te audycje prowadził z Krakowa ksiądz Andrzej Zwoliński i profesor Kawecki. Co z tymi audycjami? Nie można ani nagrań utrzymać. Po tych 13 audycjach, która ostatnia była nie z Krakowa, ale z Torunia, prawda? Nastąpiła przerwa w temacie masonerii, a dopiero potem nawiązał temat masonerii dr Stanisław Krajski. Ale jest bardzo ciekawe, żeby były rozpowszechnione nagrania z tych audycji przed ukazaniem się naszego dziennika, audycje pod tytułem Wokół Masonerii.